Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj po raz kolejny jesteśmy na naszym magu, ale nie bez powodu. No zbliża się w końcu ta wiekopomna chwila, gdzie wbijemy ten okrągły 300 poziom na tym magu, no tam chyba po niecałych 2 miesiącach, coś takiego. Zaraz do tego przejdziemy, jak w ogóle to zrobimy, bo jeszcze nie jestem pewien, czy nam się uda, ale mam taką nadzieję. Jak to w ogóle zrobimy, to sobie przejdziemy tam, zobaczymy, kiedy dokładnie serwer wystartował i jakoś to tam mniej więcej policzymy. Oprócz tego przedstawię wam też takie moje odczucia co do gry tej magiem, bo jednak jest to klasa no troszeczkę inna, aniżeli tam jakiś, nie wiem, zwiadowca, berserk, druid, czy tam nawet wojownik i paladyn. No i jednak troszeczkę inaczej się nim gra. Ja też tak na grzybach za bardzo magiem nigdy chyba nie grałem, zawsze to było jakieś free to play albo eko. No a tutaj można powiedzieć jakoś bardzo nie grzybie, ale mimo wszystko w tym top 30 się znajdujemy, więc no mogę jakieś tam swoje odczucia wam przedstawić. Zanim jednak do tego przejdziemy, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę. Teraz zjeżdżacie w dół tego kciuka, zostawiacie jeden kciuk w górę, to jedna motywacja dla mnie. Oprócz tego zapraszam na Twitcha i na Discorda w przypiętym komentarzu i opisie. Co do Twitcha, niedługo wracamy ze streamami, już podjąłem działania, żeby tam wszystko zrobić sobie fajnie, fajnie to ogarnąć, nowe grafiki będą, będzie dużo nowych rzeczy, żeby ten stream jakoś urozmaicić, bo chciałem, żeby to było tak, wiecie, dopięte na ostatni guzik. Zresztą dzisiaj na Discord leciała informacja na ten temat, więc zapraszam, kogo jeszcze nie ma. No i oczywiście subskrypcja z dzwoneczkiem. Jeżeli jeszcze tego nie robisz, to zasubskrybuj, zostaw dzwona, żeby wiedzieć o nowych filmach. No i okej, chyba przechodzimy i tak naprawdę nie będziemy tutaj się za bardzo rozwodzić, tylko lecimy od razu do lochów. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić was na stronę eneba.com, która w swojej ofercie ma ponad 10 tysięcy produktów cyfrowych. Są to oczywiście przede wszystkim gierki na różne platformy, są również karty podarunkowe do ładowania i wiele, wiele więcej. Eneba ma to do siebie, że ceny tych gier są naprawdę bardzo fajne, bardzo atrakcyjne w porównaniu do innych stron tego typu, w porównaniu do innych miejsc, gdzie możemy właśnie tego typu gierki kupić. No i jeszcze oprócz tego wyróżnia się tym, że live chat, czyli tak zwany support, jest dostępny 24/7, czyli po prostu non-stop. Jeżeli zakupimy klucz do jakiejś gry i mamy z nim jakiś problem, coś nie działa, coś nam nie przyszło, to oczywiście możemy od razu do nich napisać i oni postarają się jak najszybciej ten problem rozwiązać. Mogę wam tu zaprezentować, jak zakupić coś na tej stronie, bo mam swój kodzik rabatowy, o którym wam zaraz powiem. Wejdziemy sobie na przykład tutaj w karty podarunkowe, mamy wszystko pokazane, weźmiemy pierwszą lepszą dla sprawdzenia, klikamy kup teraz. No jak widzicie, karta PlayStation Network za 100 o wartości 100 zł, możemy kupić za 87,18, klikamy kup teraz. No i jak widzicie, są tutaj dostępne wiele, wiele metod płatności. No i czy mamy kod rabatowy, się nas pytają, i oczywiście kodzik rabatowy jest to Neutral, który daje nam 3% zniżki, więc jeżeli coś będziecie chcieli kupować na tej stronie w przyszłości, to tego kodziku możecie użyć, klikamy zastosuj. No i jak widzicie, 3% rabatu mamy, 2,62 nam obniżyło, także całkiem przyjemnie. Oprócz tego zapraszam do linku w opisie, bo tam jest między innymi link, dzięki któremu, jeżeli się zarejestrujecie właśnie z tego linku, to dostaniecie 1 euro na start, więc no wydaje mi się, że fajny 1 euro dostać sobie za nic. I jeszcze do oprócz tego, jeżeli chcecie jakąś gierkę kupić, to 3% rabatu, jakaś tam fajna sumka dzięki temu się uzbiera. I wbijamy ten 300 poziom, mam nadzieję, że to zrobimy w miarę szybko. Co do lochów, no to mam tutaj jakieś 3 zapisane z tego, co widzę. Mam tutaj też krwawą Martę, portal do piekieł, jakąś tam arenkę, ale to wam pokażę na końcu odcinka. No i okej, może zaczniemy od portalu, no ale dokładnie, raczej go nie zrobimy, raczej to będzie problem. Na wieżę mamy sporo procent, ale to jak już wbijemy ten level, to wtedy będziemy tą wieżą się bawić. Zmieniłem tutaj broń, mamy teraz taką, bardzo fajny rozrzut na inteligencję. Nie wiem, czy ostatnio na odcinku zmieniałem tą broń na wytrzymałość, czy to było jakoś poza odcinkiem. W każdym razie, no to na broń na wytrzymałość to był raczej taki średni, można powiedzieć, pomysł, także sobie zmieniłem na inteligencję. Co do jeszcze takich nowości, to dzisiaj dokładnie rano poleciało mi ostatnie tutaj ulepszenie, ostatnia platynka, także już mamy to stoisko z popcornem platynowe i co za tym idzie, mamy już całą tutaj arenę platynową. No i też teraz będziemy tylko i wyłącznie te skipy codziennie, te 7-dniowe kupować. No i okej, co tutaj się pozmieniało? Chyba nic więcej, tak szczerze to możemy wrzucić do toalety, żeby już było aha, zbiornik mały, many pełen, dobra, to ja tutaj mam już kolejną aurę, 9, także git. Mamy jakąś klatę, ale dokładnie dopiero chyba dzisiaj rano albo tam wczoraj wymieniałem klatę, bo mi poleciała jakaś na właśnie na 3 cechy, tą co mamy teraz, tylko poleciała mi z tornada, więc nie ma tutaj sensu wymieniać, ale dobra, zamienimy to w ten sposób, to wrzucimy do toalety. I co nam wyleciało? Wyleciało nam coś na inteligencję, czyli ewentualnie dla Magusia, i dosyć fajne, na 3 cechy tutaj Maguś ma na cechy, na wszystkie cechy, także okej, to możemy ogarnąć, tutaj zrobimy cyk. Tak jak mówię, no mam teraz remont, nie wiem, czy to mówiłem na początku, czy nie, w każdym razie mam teraz remont, także jakbyście słyszeli jakieś stukanie, pukanie, wiercenie, cokolwiek w tle, no to przepraszam was za to, ale niestety nie mam na to wpływu.
aktywu. No i też z tego powodu między innymi się filmy nie pojawiały teraz. O kurde, pokonany i nam się zbugowało, no nie, i to jak szybko, w ogóle miałem na niego chyba 0,70% szans, także myślałem, że trochę go będziemy musieli klikać, a tutaj bardzo szybko nam się pokonał, ale niestety nie zapisze nam się, no już tutaj karłowaty gnom. No szkoda, ale dobra, to pokonane, a co nam poleciało? Poleciała nam jakieś klata na wszystkie cechy dla wojownika, oj, nawet zobaczcie, tutaj możemy zamienić runkę, niby na wszystkie cechy, ale lepsza od tej, którą ma obecnie. Także mu tu zamienimy jak najbardziej, odzyskamy sobie klejnot, dobra, no i lecimy dalej. No zbliżyliśmy się bardzo do tego 300 poziomu, także myślę, że tutaj karłowatego gnoma pokonamy i to będzie już punkt kulminacyjny, powiedzmy, gdzie ten właśnie 300 poziom uda nam się wbić. Jeżeli nie, jeżeli tutaj, nie wiem, wydamy na niego 100 grzybów, 150 i nie padnie, no to sobie polecimy do tornada i tam ewentualnie tornadem dobijemy. Ale dobrze by było, tak wiecie, zapieczętować to, przypieczętować bardziej i tego karłowatego gnoma również pokonać. Oprócz tego dobrze by było pokonać kolejnego, czyli to by był, chociaż nie, to jeszcze w sumie byśmy musieli pokonać tego, czwartego i piątego, żeby nam poleciał kolejny klucz tam do piekła. No to nie, no na razie, o, okej, udało się i mamy wierzchołek góry lodowej, mamy osiągnięcie, mamy 300 poziom na tym magu, także super, udało się to zrobić. Co do właśnie tutaj tych lochów, no to na razie będzie to ciężkie, dlatego że teraz już nie chcę tu za bardzo klikać, czekamy sobie na weekend epicki. Na tym weekendzie epickim myślę, że się poprzebieramy i wtedy będziemy faktycznie coś działać. Dobra, czy tu nam ucieknie? Ucieknie nam niestety, no ale pierścionek jest jak najbardziej spoko. Ja nie będę na pewno tu pachołków na epiku przebierał, głównie się skupimy na sobie. Pachołków ewentualnie zmienimy sobie, ewentualnie tylko i wyłącznie bronię. Tak więc no lepiej jak coś takiego dropi, to lepiej im po prostu podmieniać. Dobra, czary mamy dwa, uwiedźmy w ogóle, ostatnio nam wyleciał. Mówiłem, że fajnie jakby wyleciał na rękawice albo broń, niestety nie. Niestety wyleciał nam na zaczaruj swój pierścień, aby znajdować więcej złota podczas przygód. Spoko, jak mam tutaj jak udawki, jest jak najbardziej gidne, ale wiadomo, że na takie lochy by nam się bardziej przydała broń albo tutaj... albo tutaj jakieś właśnie rękawice. Ale zobaczcie, mamy tu już w ogóle kolejny 9 czerwca, czyli jutro kolejny ukończony czar, także to jest git, bo może wtedy poleci broń, może rękawice. No jak już te pierwsze dwa odblokowaliśmy, to teraz to będzie szło bardzo szybko, także lada moment i wszystkie czary już będą dostępne. Dobra, lecimy dalej, no i co my tu mamy? Mamy teraz damę z brodą, dama z brodą to jest kolejny wojownik, spróbujmy ją tutaj pokonać. Widziałem, że jeszcze na Esteros mamy tam chyba 0,80% szans, także zapraszam tam do tamtego lochu naszego maga, na pewno sobie go zwiedzimy i zobaczymy jak to będzie wyglądać, jeżeli o nią chodzi. Jakoś tam nie będziemy bardzo dużo prób marnować, ale no tam ewentualnie, tak jak mówię, sprawdzimy to sobie. No ta dama z brodą, no co chwilę to jakaś bliska próba, na pewno jakbyśmy poklikali, to by to padło, ale nie ma na to na tyle grzybów. 300 poziom osiągnięty, więc myślę, że to co chciałem zrobić, to zrobiłem. No teraz musimy na ten weekend epicki zdecydowanie czekać. Tu może jeszcze te 30 grzybów na nią zmarnujemy, może sobie zmarnujemy z 50 na Esteros i może z 50 na wieżę, bo na tą wieżę, tak jak mówię, mieliśmy już tam naprawdę niecałe 4%, więc ona chyba padnie szybko, a zawsze to dodatkowy procent golda zawki. Pytacie mnie bardzo często non stop pod tymi filmami, jak zrobić, żeby, gdzie w ogóle sprawdzać te procenty na lochy. Ja tam zawsze staram się odpowiadać linkiem do... O kurde, przesadziłem, dobra, zagadałem się i przesadziłem. Dobra, to lecimy do tego Esterosu, do tej królowej matki, zobaczymy jak to wygląda. Tu mam w ogóle wszystko założone, także git, dobra, lecimy, zobaczymy jak z nią. Ja tam wam tam przeważnie odpowiadam właśnie linkiem do mojego filmu, gdzie omawiam ten kalkulator do lochów i jak to działa, ale jeżeli... byście tego tam nie wiedzieli, cały czas byście pytali, no to możecie sobie wbić na przykład na... wpisać sobie w wyszukiwarce na YouTubie, nie wiem, lochy, kalkulator do lochów neutral czy coś takiego. O, zobaczcie, udało się pokonać, super. Kalkulator do lochów neutral czy coś takiego i na pewno wam tam wyskoczy to, co wam wyskoczyć powinno, czyli po prostu mój film na ten temat, gdzie ja przestałem, jak to działa i tak dalej, bo widzę, że pod każdym tym filmem z maga są właśnie zapytania tego typu. Dobra, pokonaliśmy Tom. Aha, w ogóle nie zapisałem tego, ale powinno się zapisać, dobra, dokładnie. Strefy mroku, no raczej nie będziemy oglądać chyba to, chociaż to już takie ciekawsze lochy, to możemy tam przelecieć, tego karłowatego gnoma ogarniemy. No i dobra, tutaj sobie możemy, bo nam daje na plus, w ogóle mam nowy pasek, mam nowy trinket i mam nową klatę, więc na tym weekendzie epickim już parę rzeczy mam, można powiedzieć, za sobą. Tu cały czas ulepszamy razy dwa, ale myślę, że po tym weekendzie epickim już będziemy mogli ulepszyć troszeczkę lepiej te nasze itemki, bo tych surek już trochę tu jakby nie patrzeć mamy. No metalu nie za dużo, ale kryształu mamy ponad 500 tysięcy.
Także okej, okay, odzyskujemy tu klejnot, robimy sobie cyk. No i dobra, to mamy ulepszone razy dwa, punkty życia są git i spoko. I wejdziemy jeszcze do tej wieży, zobaczymy jak to z tą wieżą nam tutaj działa. No 301 poziom, nie? Czyli spoko. Na pewno więcej byśmy wbili, ale tak jak mówię, ja już tu się wstrzymuję, czekam na weekend epicki grunt, żeby zapieczętować ten przypieczętaj, cały czas mi się myli, ten 300 poziom i jak najbardziej będzie to git. Dobra, powiedzmy, że do 75 grzybów, może nawet do 50, zobaczymy jak to pójdzie. No 300 poziom, to ta wieża, powiem wam, że chyba powinna być dalej niż mamy obecnie. Wydaje mi się, że na jakimś, no nie wiem, 90, może 5 poziomie powinna być. Także no nie jest to chyba za dobry wynik, który mamy obecnie, ale powolutku będziemy tam się doczłapywać do tej setki. Dobra, tu widzę, że jeszcze 5 grzybów, chociaż nie, do 50 może wydamy. Niech będzie do 50, już wydamy ile mamy i będziemy sobie, no tak naprawdę, takie podsumowanko robić, nie? Jak to wygląda, jak tutaj w moim odczuciu się tym magiem gra. No myślałem, że te wieże chociaż dwie pociśniemy, w sensie jedną to byłem pewny, no ale zobaczcie, że tutaj strasznie duży przeskok na to wygląda, między jedną wieżą a drugą. Trudno. Dobra, tu mamy coś na wszystkie cechy. Chyba za bardzo nam się to nie przyda, tak mi się wydaje. Chociaż nie, no ewentualnie temu by się przydało. Plus 12, no dobra, to możemy mu w sumie założyć, niech na razie to będzie, cyk. No i okej, czyli mamy 301 poziom, na 302 już nie ma totalnie szans, no chyba żebyśmy tutaj ten cyrk klikali. Ale tak jak mówię, na razie się wstrzymujemy, tu mam jakieś droższe buty, to poczekamy aż będzie chciała wiedźma, bo wczoraj mi poleciały z tornada. No i dobra, tu możemy jakąś walkę zrobić sobie tych pupilków. Zrobimy sobie tą, niech będzie git. Tutaj jak widzicie oko mam już na poziomie 55, więc to też jest ważne, żeby w miarę tą setkę oka zgrać z tym, żeby mieć właśnie tą wieżę zamkniętą. No ale tu jak widzimy nie idzie tym magiem wcale tak łatwo, jakby szło jakimś zwiadowcą, berkiem i tak dalej. No ale dobra, tak to mniej więcej wygląda, możemy sobie teraz ogarnąć, tutaj jeszcze możemy wieżę sobie ogarnąć i dobra, zacznijmy może od fałszywiusza Locharda. To pokonałem poza odcinkiem, tutaj widzimy 4 czerwca, czyli tam 4 dni temu tego fałszywiusza udało nam się pokonać. Pamiętamy, próbowaliśmy go na odcinku, niestety się nie udało, więc tutaj poza odcinkiem go pokonałem. To tak samo, mało expa wiedziałem, że mi da, to tam mi chyba brakowało jakoś do levela, no i jakieś rękawice plus 10 stad mi poleciały, ale ich nie ubierałem, no bo 10 stad, żeby robić tam dziurę i tak dalej, myślę, że to nie jest jakoś bardzo dużo. Włodzimierza Młotowadnego pokonałem, co ciekawe, próbowaliśmy ostatnio na odcinku, nie udało się, ale później poza bardzo malutko grzybów na niego poszło, chyba z 20, i tego Włodzimierza udało się pokonać 5 czerwca przed 8, również tutaj jak widzicie, tu chyba miałem tą broń w ogóle cały czas na tą wytrzymałość. No na wojowników broń na wytrzymałość nie jest wcale taka zła, ale tak generalnie overall no to jest dość słaba. Tutaj jakaś, no minus 32 jak widzicie, dość słaby rozrzut i tak dalej, więc nawet nie ubierałem. I dalej, mamy znowu pająki, to jest chyba Hemoridor, o ile się nie mylę. Chyba tam nam pisało, zaraz zobaczymy. Te znowu pająki też w miarę szybko padły, też tutaj jakoś musiało mi mało expa brakować do levela. 294 cały czas mieliśmy w ogóle. Tu jakiś pasek, no ale o wiele słabszy od tego, który mamy obecnie. Czekajcie, to jest, aha, nie, to pisze tylko loch, więc nie wiem, to jest chyba Hemoridor, tak, albo uświęconą tradycją szkoła magii, nie pamiętam w tym momencie, mniejsza z tym, w każdym razie też udało się pokonać. No i tutaj wczoraj portal do piekieł, to już jest poziom 298, krwawa Marta, nam się udało ją pokonać, być może jutro przy odrobinie szczęścia uda nam się ten portal zamknąć, chociaż nie, no on będzie miał 62%, no to chyba jakoś nie bardzo, ale myślę, że już będziemy się powolutku zbliżać do tego, żeby właśnie ten portal tutaj zamknąć, to będzie już portal drugi 9 na 10 i będziemy mieli 10 na 10 chyba, no ale mniejsza z tym. Jak to tu wygląda w ogóle, jeżeli chodzi o te portale? 18% mamy tu, a tutaj mamy 20, okej, okay, no to spoko. Czy ja coś, nie, no 2 na 9, dobrze. Czyli potem chyba będzie 2-10, o ile się nie mylę. No ale okej, okay, dobra, lecimy dalej, mniejsza z tym portalem. No i teraz właśnie, walka na arenie, wydaje mi się, że dość fajna, jeżeli chodzi o tego maga. To jest też to, do czego ja nawiązuję, dlaczego się tym magiem fajnie walczy. Tutaj mamy, wiadomo, no różnica 6 leveli, no ale to nie jest tam jakoś bardzo dużo. No i zobaczcie, no on tutaj się rozpędził, jakieś tam hity, co prawda nie krytyczne, więc jakoś bardzo nas nie pokarały. My tutaj cały czas mieliśmy tą broń na HP, więc tego HP mieliśmy sporo. No i jeden hitek prawie 27 milionów, dosłownie one shot. I jeszcze tutaj zobaczcie, on ma 18 milionów HP. To jest fajne w tym magu, to mi się bardzo podoba, że są takie czyste obrażenia, nie musimy liczyć na żadne uniki, bloki i generalnie na szczęście.
szczęście. Jedyne, na co musimy liczyć, to na krytyki, ale wiadomo, że w tej późniejszej fazie gry, no to tych krytów jednak walimy, jakby nie patrzeć, dużo, więc jakby to nie jest aż tak bardzo zależne od RNG i to jest na pewno fajne, nie? Dobra, karłowaty gnom, no tu Barbar zrobił nie za wiele, Maguś tak samo, no i tutaj Kunegunda, zobaczcie, Kunegunda zbiła sporo, no i my tutaj musieliśmy tylko i wyłącznie go dobić, co też nie było wcale takie proste, zobaczcie, minus 276 tysięcy, ale Grunge pokonany. Królowa Matka, to jest walka bez tam pachołków, czyli tylko i wyłącznie my. Pierwszy krytyk dość fajny, drugi bez krytyka, tu trzeci 16 milionów i 20,5 ostatni. No i zobaczcie, ledwo, bo ledwo, ale też udało się ją pokonać. Dzięki temu wbiliśmy właśnie ten 301 poziom. No i mamy jeszcze wieżę, Barbar nie zrobił za wiele, o, Maguś bardzo dużo, Kunegunda też sporo, no i tak naprawdę my musieliśmy tylko dobić, ale zobaczmy, co temu Magusiowi tu zakryty posiadały, tu zwykły hitek, aha, bo on miał tutaj duże pole do popisu, dlatego, że te siedmioro zakładników za bardzo nie biją, to jest w ogóle wojownik, ale i tak, no tu zobaczcie, 11 milionów, 13, no trochę zbił, nie, trochę ten Maguś zbił, tutaj mamy Kunegundę, no i tutaj my dobiliśmy. No tak jak mówię, no te pachołki już tak takie w miarę są względnie poubierane, Maguś już nie ma żadnego gemiku na szczęście, więc jest progres. Dużo ma na HP, które bym mu zamienił najchętniej na inteligencję, ale to muszą mi polecieć. No i tutaj Kunegunda sama zręczność. Także tak to wygląda. No i ten 301 poziom mamy wbity. Dobra, jeżeli chodzi o daty, start serwera, tutaj sobie zerknę do Sompeja, bo ja nawet nie zapisywałem u siebie w opisie. Start serwera był 16 kwietnia 2021 roku, czyli my ten 300 poziom wbiliśmy po miesiącu i 3 tygodniach, czyli prawie po 2 miesiącach tak naprawdę, czy ja dobrze liczę. Tydzień to będzie 23, potem 32 tydzień by był i potem tam powiedzmy 7 czy tam 6 to by był 3 tydzień, no a mamy dzisiaj 8, także no plus minus miesiąc i 3 tygodnie, także no wiadomo, można to było o wiele szybciej zrobić, można to było zrobić w miesiąc i tydzień na przykład, ale no mimo wszystko i tak wynik nie jest zły. 300 poziom na serwerze jako, poczekajcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, my jesteśmy w tej 20, a tu jeszcze 21, 22, no powiedzmy tam jako 20, w top 25 serwera, powiedzmy, wbiliśmy ten 300 level, więc nie ma tragedii. Wiadomo, że mogłoby być lepiej, wiadomo też, że mogłoby być gorzej, także no w tym top 25 serwera, jeżeli chodzi stricte o level, jesteśmy, także nie jest git, znaczy w sensie jest git w miarę. Wczoraj jak to sobie liczyłem, to jeszcze nawet nie mogłem naliczyć 20 osób, także wbiło tutaj przez ten czas sporo. No ja czekałem na ten odcinek, wiadomo, że już mogłem to wbić wczoraj i tak dalej, ale czekałem na ten odcinek, żeby to zrobić na odcinku, no i tak to po prostu wygląda, także tak jak mówię, po miesiącu i tych, można powiedzieć, 3 tygodniach wbiliśmy ten 300, dokładnie pierwszy level. No i co, tak jak mówię, teraz się wstrzymujemy z tym klikaniem, nic tutaj nie będę robił, przebiorę się na epiku i będziemy może już się tutaj kusili, żeby zamknąć ten cyrk grozy, może jakieś piekło na począć, zobaczymy jak to tam będzie wyglądać w tornadzie, na pewno mam coś do roboty, bo to tornado ostatnio klikałem i przeklikałem dużo wojowników, teraz chyba nawet nie mam wojownika, tylko kogoś innego, ale tak jak mówię, to już i tak nam za wiele nie da, mamy tutaj początek levela, więc nic nie musimy dobijać, także tak to wygląda i chyba tyle, taki krótszy odcinek, chociaż nie, 16 minut to sporo. Mam nadzieję, że wam się podobało, trochę chaotycznie, ale mówię, mam ten remont, trochę jestem rozbity przez ten remont, więc dlatego, a chciałem wam to nagrać, tak to bym nie nagrywał, ale chciałem wam to nagrać, więc dlatego postanowiłem to zrobić. Wszystko tu obejrzeliśmy, jak to wyglądało mniej więcej tutaj 5, ostatnio wczoraj, także tych lochów w sumie dużo nie zrobiłem, nie? Tylko 3 lochy od ostatniego odcinka, no i dzisiaj tutaj się skupiliśmy, żeby ten 301 level wbić. Ja arenkę już mamy gotową, także też jestem zadowolony. Szkoda mi będzie tego maga opuszczać, dlatego że ta arenka jest, o ile będę go opuszczał, ta arenka jest bardzo fartowna, bardzo nam się przyfarciła na tym koncie, dlatego że jeżeli chodzi właśnie o tą arenę, no to bardzo szybko nam tu poleciały wszystkie ulepszenia, najważniejsze platyny również nam bardzo szybko poleciały, więc no ta arenka jest tutaj, można powiedzieć, z dość dużym szczęściem rozwinięta, więc to git. Aha, no i takie moje podsumowanie co do tej klasy, bo w sumie tylko się wypowiedziałem tak troszeczkę. No co, no klasa na pewno ciekawa, tak jak mówiłem wcześniej, fajnie, że skupia się tylko i wyłącznie na obrażeniach, a co za tym idzie, tylko i wyłącznie na krytykach, no bo tak naprawdę, no co, zwiadowca nam nie zrobi nagle
nagle 100 uników z rzędu, tak jak na przykład na Wojowniku, i przez to wygra, bo normalnie by nie wygrał, Wojownik tam nie będzie blokował, także czyste obrażenia, skupiamy się na tym, żeby właśnie walnąć krytyki, tak naprawdę tylko i wyłącznie tyle, także spoko. W lochach sobie radzi Git, na pewno sobie radzi lepiej niż Wojownik i Paladyn, na pewno gorzej niż tam jakiś Zwiadowca czy Berserk, czy tam Łowca nawet, to oczywiste, no ale i tak mimo wszystko Git i fajnie się nią leveluje. No i co? No i przyjemna klasa do grania, nie? Tak w takim moim rankingu wiadomo, że Wojownik mimo wszystko top 1 jak dla mnie, w moim takim subiektywnym odczuciu. Wojownik jest top 1, ale Maga bym postawił na top 2. Na pewno bardzo przyjemna klasa. Jest to klasa jedna z tych trzech podstawowych, które wchodziły razem z Grom, więc jakby jest taka, można powiedzieć, najbardziej zbalansowana. Także no, ja od siebie osobiście polecam. No i zobaczymy, zobaczymy co dalej będzie z tym magiem, co tutaj się będzie działo, co tutaj się będzie rozwijało. Czy może sobie skipniemy tego maga i zaczniemy magiem na W50, żeby tam zrobić coś podobnego jak z W40 i Wojownikiem, żeby jednak tam grubiej polecieć. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Póki co ten 300 poziom mamy i jestem z tego bardzo zadowolony. Także ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów przy piętym komentarzu i opisie, raz jeszcze przypominam, i oczywiście co, łapka w górę, tak, najważniejsze, łapka w górę, zostawiajcie ją, będzie mi bardzo, bardzo miło. Ja wam dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!